Siemano, za oknem piękny słoneczny poranek, co jest bardzo wyjątkowe u nas w Yorkshire. A ja dzisiaj mam dzień wolny, bo pracuję z domu, więc jestem sam na chacie i mam w końcu czas zacząć składać komputer, który polecił mi zbudować Krzysiek. Po naszym ostatnim odcinku po New World okazało się, że moja maszyna jest już zbyt słaba i jest na ostatnim wydechu, więc trzeba było szybko zamówić nowe części. Dzięki Krzyśkowi udało się to zrobić dość płynnie, bo mi wszystko ustawił. Powysyłał mi wszystkie screenshoty, linki, co muszę zamówić. Wszystko zamówiłem, wszystko już przyszło w sumie poza procesorem, który działa ze Stanów, ponieważ nie zobaczyłem, skąd mój internetowy dostawca wysyła ten procesor. Ale to nie zmienia faktu, że mogę dzisiaj zacząć składać kompa. I może nie jestem Henry Cavill, ale spróbuję to zrobić jak Henry Cavill. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to będzie mój pierwszy w życiu składany komputer. Znaczy komputerów miałem wiele, ale zawsze kupowałem gotowce. Potem jednego składaka złożył mi właśnie Krzysiek. A dzisiaj pierwszy raz sam ze sobą będę składał komputer. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Zobaczmy, czy mi się to uda zrobić tak samo jak Heniowi Cavillowi. Prawie jak Henry Cavill. Może to nie jest jakiś wypas, ale jest to sprzęt, który był w zasięgu moich możliwości, który starczy mi kilka długich lat i który mogłem kupić gotóweczką. Jak powiedziałem, będę pierwszy raz go w życiu skręcał sam. Więc zobaczmy, czy pójdzie mi tak sprawnie jak Heniowi. Dobra, zabieram się do roboty, nie marnujmy czasu, dopóki moich dzieci nie ma na chacie. Dobra, najpierw obudowa. Trochę kurzu. Trochę więcej niż tylko trochę kurzu. To jest do LEDów. Zasilacz idzie na dół. O, ciężkie szkło. Karta ma być przykręcona z tej strony. Nie są to meble z IKEA. Okej, tutaj mamy full okablowanie w takiej bardzo fajnej torbie. Dla was może to nie jest nowość, a dla mnie to jest nowość. Opcji nie ma jako takiej, chyba że jest gdzieś tutaj. Ale to powinno być quite straightforward, nie? Zobaczmy. Heniek, czy jestem jak Heniek? Heniu Cavill? Mogę zagrać w twoim filmie Warhammer 40 tysięcy? Please, please. Albo czy mogę zagrać emeryta grubego Wiedźmina? Będę musiał rozkręcić to i wyciągnąć potem ewentualnie, bo może mi być niepotrzebne. Trochę zmontowano już. Zasilacz i karta są na miejscu. Tak samo wentylator. Teraz zobaczymy, czy po prostu
mogę za... Teraz zacząłem, czy mogę zamontować moje chłodzenie wodne, chociaż częściowo, dopóki nie dotrze do mnie procesor. Chciałbym po prostu mieć jak najwięcej zrobione, zanim to wszystko dotrze. Okej. Okay. Tutaj mamy... A to jest chyba pilocik. Nie, co to kurwa jest? Nie. Nie, to za chwilę sprawdzę, co jest. Wentylatory. Nie jest czegoś pewny, należy czytać instrukcję. Domyślam się, że wentylatory moje mają być przykręcone tutaj, od dołu. Więc w sumie to sobie możemy zrobić. Sobie podłączyć do kompa. Nie wiem, czy mogę tak od razu, jak nie mam procesora. Zobaczmy, co Krzysiek powiedział. Nic nie powiedział. Trochę się muszę nagimnastykować i moje plecy niestety trochę mi dokazują, bo mam problem z plecami, mam dość zniszczone już przez te lata bycia komandosem. Okej, ale lekko sobie przykręcę i za chwileczkę to poprawię. Już mi to udziela sucho i że nie narobiłem wiele błędów. Najgorsze będzie pierwsze odpalenie. A few moments later. Kilka dni minęło, czekania już koniec. W końcu przyszedł procesor. Doręczono go kilka dni temu, mojej radości nie było końca. No to wiesz, spoko akurat, nie trzeba portu szukać. Czekaj, ktoś mi puka, czekaj chwilę. O Boże. Procesor przyszedł! Jest, kurwa, Mariusz, jest, kurwa. Procesor, no ale tak krzyczałem, że procesor. Procesor, nie. Kurwa, przyjechał. Jest procesorek, kurwa. Kurwa. No idziemy walić koja teraz, kurwa. Ja pierdolę, ej. Jest procesor, ja, kurwa, ale czat. No dobra, kurwa, teraz jest forte, a nie procesor, kurwa. Dobra, już. Trzeba, zadzwonię do ciebie później. Jak widzicie na załączonym obrazku, mam wszystkie części już do złożenia kompa, więc mogę się za to wziąć. Oczywiście, jak mówię wcześniej, nie robiłem tego wcześniej nigdy sam, więc trzeba obejrzeć tutoriale, jak to zrobić, by nie spierdolić, i poprosić też Krzysia o pomoc, żeby się upewnić, że nic nie zjebie. Bo mnie to trochę kosztowało i nie stać mnie na utratę tego wszystkiego, co kupiłem. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę będzie już wszystko śmigało i będę mógł odpalić kompa i moje ukochane gry, czyli Warcrafta 20-letniego i Sea of Thieves w high resolution, a w piątek prawdopodobnie i w sobotę będziemy próbowali New World i w ogóle wszystko, co będę mógł. I Baldurka w końcu odpalę na nowo. Dobra, wracamy do montowania.
już prawie końcówka. Za chwilę przełożę kartę graficzną i sprawdzimy, jak to wygląda. Jest trochę stres. Wszystko podłączone. Odpalamy zasilanie i zobaczymy, co się będzie działo. Ja jestem ciekaw, czy Heniu kabel tak się stresował. Przez czas start, uwaga. Nie ruszyło. Witam dzień później. Znowu jest wieczór. Jak to mówią starzy górale, gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Akcja przed północą nie przysporzyła mi żadnego triumfu, ale dzień następny, kolejny oddech, chwila odpoczynku dla mózgu i się okazało, że podczas ponownego wyciągania zasilacza odpiął mi się kabel i go nie założę, bo był tu w środku obudowy, poza wszystkimi, więc panic is over. Więc teraz możemy zrobić sobie włączenie mojego kompa i zobaczenie, czy wszystko pięknie, ładnie odpali. A potem podpięcie go pod mój monitorek i zabawę ze wszystkim. I czas premiery. Uwaga, tan 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 tan. Yeah! Chwila strachu była, takie sekundy opóźnienia, ale jest! Proszę bardzo, jak piękne światełka. O, jak cichutko. Jak cichuteńko. O, jak fajnie aparat reaguje na twarz. Jak cichuteńko. Jak fajnie tu wieje, jak woda, słychać. Coś pięknego. O, w końcu. W końcu. Teraz mogę sobie usiąść, zainstalować WoWa i ponapierdalać w ultra. Teraz jest 21 u mnie. Czeka mnie kilka godzin instalacji i zabawy. Can't wait. Kończymy. See you later, alligator. Widzimy się jutro, czyli środa, w ciągu dnia na moim pierwszym streamie, na moim kompie. Pozdro! Live long and prosper. Dzisiaj ten dziecięcy uśmiech, coś pięknego.